miksujemy. Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo nietypowym przepisem. Będzie to mianowicie sos orzechowy. Gdy robiłam kotlety mielone po holendersku, zaznaczyłam tam, że często jest tutaj jedzone te mięso mielone, te kotlety z sosem orzechowym. Zainteresowało się sporo osób i prosiło mnie, abym nagrała taki przepis. No niestety czasowo nie wyrabiam, mam bardzo dużo zajęć, ale nadszedł ten czas, że dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić ten sos orzechowy. Ten sos orzechowy tutaj nazywamy pinda sauce lub satay sauce się nazywa tutaj. Jest bardzo często też podawany do szaszłyczków z kurczaka. Po prostu mięso w kawałkach pokrojone i zamarynowane. Następnie jest na malutkie takie patyczki nałożone i pieczone na grillu i wtedy się polewa tym sosem. No Holendrzy to się zajadają. Ja to takie mam mieszane uczucia do tego sosu. To jest niezbyt polska potrawa, więc moje smaki są też troszkę inne, ale niektórzy naprawdę uwielbiają, także proponuję Wam, abyście sobie jeden raz przetestowali taki sos i zastosowali do tego, co lubicie. Więc cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak zaczynamy! Co będziemy do tego sosu potrzebować? Ja mam tutaj olej kokosowy, tak łyżeczka, pół łyżeczki będziemy potrzebować tego oleju. Jedna cebula, najlepiej byłaby tutaj szalotka, ja mam zwykłą białą cebulę cukrową, ale szalotka, jak macie to taką mniejszą szaloteczkę, to jest jak najbardziej do tego przepisu. Jeden ząbek czosnku lub też ja mam tutaj taki już posiekany ząbek czosnku, czyli taka łyżeczka. Jedna łyżeczka cukru. Ja mam tutaj cukier brązowy, jeżeli nie macie, możecie dodać tutaj albo miodu gryczanego, albo zwykłego też cukru, ale no tutaj jeżeli zastąpicie go zwykłym cukrem brązowym, to będzie ten sos taki oczywiście mniej intensywny, mniej taki ciemny. Do tego jedna łyżeczka sambal. Sambal to jest po prostu nic innego jak pasta z papryczek chili. Jeżeli nie macie takiej pasty, możecie wkroić po prostu jedną taką połówkę razem z pestkami tej papryczki chili. No chyba, że nie lubicie bardzo ostro, no to możecie sobie te pestki pominąć. Łyżeczka soku z cytryny, najlepiej by było z limonki, też nie mam, ale najlepsza by była z limonki. Do tego oczywiście pasta, czyli masło orzechowe. Jeżeli nie macie masła orzechowego, możecie sobie zmielić 150 g orzechów nerkowca lub też orzeszków ziemnych. A ja sobie tutaj użyję 4 łyżki masła orzechowego. Jest to biologiczne masło orzechowe bez dodatku oleju palmowego. No i oczywiście 100 ml mleczka kokosowego. To są całe składniki, więc cóż, do roboty! Zacznę sobie od skrojenia cebuli. Ja mam tutaj białą, tak jak wspomniałam Wam w przepisie, ale najlepiej by się tutaj nadawała właśnie szalotka malutka. To jest taka ćwiarteczka, także wagowo tyle samo wyjdzie. Bardzo drobniutko sobie musimy przesiekać, bo no to będą wyczuwalne kawałki oczywiście w tym sosie. Jeżeli nie chcecie, to możecie sobie później sobie to wszystko zmiksować mikserem i będzie bardzo gładki sos. To zależy, czy lubicie jakieś kawałki, czy nie. Czy będziecie używać masła orzechowego z kawałkami orzechów, czy bardzo takie gładkie. No to w zależności jak lubicie, możecie sobie naprawdę zmiksować na gładką masę i wtedy nie będzie żadna cebulka, nic wyczuwalne tutaj. Mi to oczywiście nie przeszkadza, więc ja sobie zostawię tak jak takie kawałeczki, one tak się to rozgotują, więc tutaj nie będzie żadnego problemu. Tutaj mamy całość, to już jest sami przygotowane, bo tylko pokrojenie tej cebulki,
później wyciśnięcie soku, wszystko podsmażenie, kwestia i sos mamy gotowy. Bardzo prosty, bardzo szybki, ale naprawdę dobry i coś innego takiego. Możecie zaskoczyć swoich gości oczywiście z taką nutką orzechową. Ten sos jest naprawdę przepyszny do kurczaka, ale także, jak tutaj wspomniałam, jest podawany też z kotletami mielonymi. Zazwyczaj te kotlety mielone, tak jak wspomniałam Wam, one się nadziewa też na patyki zimne, takie upieczone, i wtedy się jeszcze je podpieka albo w piekarniku, albo na głębokim tłuszczu, żeby dostały takiej chrupiącej otoczki. Wtedy polewa się tym sosem orzechowym. Naprawdę pyszne. Ok, zaczynamy. Podsmażę sobie cebulkę. Musimy sobie taką łyżeczkę oleju kokosowego rozpuścić. No i wrzucamy od razu bezpośrednio cebulkę. I musimy ją sobie tak, żeby nie spaliła się, tylko po prostu lekko poddusić. Możecie też dodać odrobinę wody, żeby ona nie była naprawdę ciemna, tylko lekko nam się zeszkliła. Możecie sobie posolić odrobinę. Oczywiście pieprzu nie dodajemy tutaj, bo już jest ten sambal, czyli to jest naprawdę, będzie dosyć ostrawe. Dodajemy sobie oczywiście ten ząbek czosnku. Wleję sobie odrobinę wody. To mi się oczywiście troszeczkę ta cebulka udusiła. Teraz dodamy sobie cukier brązowy. Tego łyżeczka tego sambalu. Jeżeli nie macie, to tak jak wspomniałam, możecie sobie użyć zwykłej papryczki chili, ale oczywiście musicie sobie ją posmażyć razem z cebulką i czosnkiem. Ja już mam tu pastę, także ona nie potrzebuje zbyt wiele. Ale sambal jest do nabycia w każdym sklepie, także bez problemu dostaniecie nawet w Polsce. O. I teraz, jak już mamy tak podsmażoną cebulkę i te wszystkie przyprawy, dodajemy 4 łyżki, takie solidne łyżki, masła orzechowego. Ja podejrzewam, że cały sobie tutaj cały ten już słoiczek wyłożę. I teraz jest kwestia tylko wymieszania i dodania jeszcze mleczka kokosowego. O, sobie wymieszamy. To jest takie gęste. Jeżeli później po gotowaniu i odparowaniu jeszcze będziecie mieli gęsto, możecie sobie to kontrolować, tą gęstość tego sosu, oczywiście wodą. Dolewam sobie mleczko kokosowe. Ja już mam tutaj rozrobione. To jest w sumie taka śmietanka kokosowa, ale możecie spokojnie dodać sobie mleczka kokosowego. Także sobie teraz zagotujemy. Uważać, żeby to nie pryskało, bo to jest dosyć gęste. O. I to jest cały sos orzechowy. Podaje się oczywiście też z ryżem. O. On jest, widzę tutaj u mnie, dosyć gęsty, także ja sobie dodam jeszcze
wody. Odrobinkę. To już, chyba że lubicie naprawdę takie gęste, to możecie sobie zostawić tą gęstość, ale sobie kontrolujcie, to już w zależności od Was, to nie traci na żadnym smaku. Ja lubię po prostu taki lejący, kremowy, nie taki gęsty. No i czekamy, aż nam się to zagotuje. Widzicie, ja mam takie grudki, nie? Bo to jest po prostu ta cebulka. Jeżeli chcecie taki bardzo rzadki, a zresztą Wam pokażę, może dzisiaj też Wam zrobię taki rzadki i aksamitny, sobie zmiksuję to po prostu mikserem, żeby Wam po prostu pokazać, jak można to, albo możecie sobie przetrzeć przez grube sito, jeżeli nie macie miksera, to możecie sobie przez grube sito miksujemy. O, zobaczcie, on naprawdę szybko gęstnieje, jeżeli dodacie tutaj wody. Ja sobie pozwolę spróbować tego sosu. O, zobaczcie, on jest naprawdę, tylko uważajcie, żeby Wam się nie przypalił, bo masło orzechowe ma tendencję do szybkiego przypalania. O, zobaczcie, dosyć gęsty. Sobie już wyłączę. Dodamy sobie oczywiście cytrynki. Jeżeli macie limonkę, to bardzo jest tutaj pożądana. Mieszamy sobie wszystko razem. Jeżeli nie chcecie, żeby ten sos Wam wyszedł taki jasny, to oczywiście rozróbcie sobie po prostu tylko z wodą. Czyli jak ja tutaj dodałam 100 ml mleczka kokosowego i 100 ml wody, to dajcie sobie po prostu 200 ml wody i będziecie mieli taki ciemniejszy ten sos orzechowy. Taki jak może tutaj widzicie sobie na brzegu. Dodam odrobinę soli. To już musisz sobie doprawić do smaku. Jeżeli nie macie masła orzechowego, możecie sobie użyć tutaj orzechów, zmiksować je po prostu i możecie też użyć orzechów słonych. Także już nie będziecie musieli sobie tutaj doprawiać solą, nie? Także musicie sobie wypróbować, jak to tam, jakie składniki będziecie mieć. Spróbuję ponownie. Pycha. O, jest naprawdę pikantny. Możecie dodać odrobnie mniej, jeżeli nie lubicie bardzo pikantnych sosów. Tak wygląda. Jeżeli chcecie jeszcze gładszy sos, to wtedy musicie sobie po prostu aksamitny, bo ja jeszcze tutaj widzę takie malutkie grudeczki, oczywiście od cebuli. Przecieracie sobie przez sito i macie naprawdę przepyszny, aksamitny sos orzechowy. Pycha. Tutaj nawet ten sos jest używany do pieczonych frytek, czyli po prostu nakładacie sobie frytki, do tego majonez i polewacie jeszcze tym sosem i tak zajadają tutaj Holendrzy. Musisz sobie spróbować różne wariacje, jeżeli lubicie takie sosy odrobinę orzechowe, to na pewno przypadnie Wam do gustu, a ja tym przepysznym akcentem żegnam się z Wami i oczywiście zachęcam Was do korzystania z tych przepisów. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, dajcie znać, ja postaram się sprostać Waszym oczekiwaniom, a my widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia! Bye.